Czy powinniśmy już odliczać dni do końca ciepłej pogody? Zważywszy, że zbliża się termin tak zwanych zimnych ogrodników, tak. I jest to zadziwiające, ale ta prawidłowość się powtarza prawie w każdym roku, że właśnie w połowie maja mamy do czynienia z gwałtownym ochłodzeniem. I tak jak dzisiaj w czwartek jest ciepło, piątek też jeszcze bardzo ciepły, to potem musimy się spodziewać kilkunastostopniowego ochłodzenia. Scenariusz jest taki, że dziś w nocy z czwartku na piątek opady przelotne i burze wejdą nad północną Polskę, północno-zachodnią. Mogą być miejscami intensywne. W piątek będą próbowały się przebić w głąb kraju, ale ze względu na to, że jeszcze wyższy z nadwschodniej Europy nas chroni, to nie wejdą dalej niż do połowy Polski od północy, licząc i trochę dalej na północnym, na zachodzie Polski. To też będą opady przelotne, burze, miejscami intensywne. W piątek jeszcze temperatura dość wysoka, bo na północy do 24 stopni, a na pozostałym obszarze 27-28, nawet do 30 miejscami na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. A w sobotę opady będą już miały wolny dostęp do reszty kraju i przesuną się, obejmując i centrum, i południe. Na północy zacznie się pogadzać. Za linią tych opadów, tego frontu, bardzo szybko będzie się ochładzać. I w sobotę na północy już temperatura tylko 10-13 stopni, na pozostałym obszarze 14-17, a w niedzielę już sprawiedliwie wszędzie 10-13 stopni. Opadów w niedzielę już niewiele. Początek przyszłego tygodnia, właściwie prawie cały przyszły tydzień, też dość chłodny, już nie tak dramatycznie, ale temperatura około 15 stopni. Dopiero pod koniec tygodnia wygląda, że się trochę będzie ocieplać. Weekend następny już na pewno cieplejszy niż ten, ale też bez upałów, i pogoda w kratkę. Przechodzimy na trochę w taką cyrkulację zachodnią, gdzie będzie trochę słońca, trochę deszczu i umiarkowane temperatury.